Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.30 przed Sanktuarium Świętego Antoniego, gdzie na schodach tego sanktuarium odbyła się pierwsza scenka rodzajowa nawiązująca do tej uroczystości. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 przedstawiły kolędy, a także scenkę zapowiadającą przybycie na świat Pana Jezusa. Następnie o godzinie 11.50 orszak wyruszył spod sanktuarium ulicami 3 Maja, Kołłątaja, Kościuszki do rynku. Na trasie przemarszu, tak już wcześniej wspomniałem, były trzy punkty, na których odbywały się prezentacje scenek związanych z tym wydarzeniem. Pierwsza, jak już wspomniałem, na schodach Sanktuarium Świętego Antoniego. Druga, przed Jasielskim Domem Kultury. Tą scenkę przygotowali uczniowie gimnazjum nr 1. Nawiązywała ona również do przygotowań związanych z świętami Bożego Narodzenia i odwieczną walką dobra ze złem. Oczywiście dobro tradycyjnie wygrało. Trzecia scenka miała miejsce na rynku. Tutaj odbył się kulminacyjny punkt całego wydarzenia, czyli pokłon trzech króli Dzieciątku Jezus. Na scenie umiejscowionej na rynku odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórów gimnazjum nr 1 i chóru Solideo z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle. Wystąpiła również miejsko-kolejowa orkiestra Dęta i zespół Szcinicoki. Organizatorem całego wydarzenia była Fundacja Orszak Trzech Króli, Miasto Jasło, Jasielski Dom Kultury, Szkoły Podstawowe nr 2 i 4, Gimnazjum nr 1, Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława, Sanktuarium Świętego Antoniego i Kolegiata Farna w Jaśle. Przyszedłszy i zobaczywszy, zawołał Betłomiej na Szymona. Szymonie kochany, znak to nie widział. Podstawową nr 4 w Jaśle. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy wziąć udział w dzisiejszym chorowodzie. Byliśmy organizatorami pierwszej przedstawianej scenki na schodach kościoła Ojca Franciszkanów w Jaśle. Była to scenka rodzajowa, pokazywana, przedstawiana przez dzieci, uczniów naszej szkoły. Nawiązywała ona do narodzin Jezusa. Brały w niej udział najmłodsze klasy w naszej szkole. Jest nam bardzo miło, że jako jedyna z szkół jasielskich zostaliśmy wytypowani do tego projektu. Mogliśmy wziąć w nim udział, ponieważ kolędowanie, muzyka, śpiew, jak i wiążą się z obrzędami świąt bożonarodzeniowych, jest nam bardzo bliski. Czujemy się bardzo zaszczyceni, że mogliśmy reprezentować Jasło, miasto i wziąć udział w dzisiejszym chorowodzie. Dziękuję bardzo.